Cały rok kolędy. Dzisiaj spotykamy się nie w Betlejem, nie w Rzymie, ale w naszym Rossoszu. Jest nam bardzo miło, że spotykamy się tutaj, aby w dalszym ciągu śpiewać kolędy i czcić nowonarodzonego, tym bardziej w takim gronie. Witam wszystkich naszych gości, a szczególnie witam pana generała Leszka Kalinowskiego, który jest naszym. Co to jest nie tylko Rossosz, ale i Bolziłówka. I tam do dzisiaj rodzina Kalinowskich także mieszka. W osobie pana generała witam wszystkich dostojnych gości, szczególnie naszych Piłsudczyków, Związek Piłsudczyków i Orkiestrę Związku Piłsudczyków Poddziału Lubelskiego. Witam pana dyrygenta, pana Piotra Wieruckiego. Niejednokrotnie już mieliśmy okazję tutaj się spotykać, ale po raz pierwszy chyba w takiej formie, jak to powiedział Ojciec Święty, będąc kiedyś w Sejmie, jak zaśpiewano hymn i tam są oczywiście słowa z ziemi włoskiej do Polski, a papież dodał, kto by kiedyś pomyślał, że w takiej formie, chodzi o mundury. Ojciec Święty w Białej Sutannie, a witamy dzisiaj orkiestrę w takich pięknych mundurach. I dziękujemy za tą waszą obecność, za ten przepiękny koncert. Chcemy śpiewać razem z wami na chwałę nowonarodzonego. Dzień dobry państwu. W imieniu Orkiestry Reprezentacyjnej Piłsudczyków Okręgu Lubelskiego mam zaszczyt powitać wszystkich przybyłych gości. Generała Brygady Leszka Kalinowskiego oraz wszystkich Piłsudczyków RP, proboszcza naszej parafii, księdza Bogdana Sewerynika, który umożliwił nam to wyjątkowe spotkanie, oraz księdza Marka Maleńczuka. Witam również przedstawicieli władz na czele z wójtem Kazimierzem Welenkowiczem oraz wszystkich zgromadzonych mieszkańców gminy Rossosz.
Cichą noc zaprezentowała Państwu orkiestra pod batutą Piotra Gierulskiego w wykonaniu Zosi Gierulskiej. Thank you.
Cieszymy się bardzo, żeście przyszli. Chciałbym serdecznie Wam życzyć wszystkiego najlepszego w tym nowym roku, jednocześnie, żebyście zaszli do domu i przekazali życzenia miłości, szacunku i jednocześnie życzę Wam zdrowia i wszystkiego najlepszego w obecnym roku. Dziękuję bardzo. Thank you.